serdeczne pozdrowienia i buziaczki dla wszystkich subskrybujących i lajkujących te filmy. Pozdrawiam Was serdecznie, misiaczki, ze skrzyżowania budowanej drogi ekspresowej S5 wraz z drogą wojewódzką 245, prawie że z pokładu Volvo, prawie. Jest super, ja się bawię doskonale, a Wy jak się bawicie? Pewnie jeszcze kawałek dalej byśmy się doturlali, ale tu się już ciasno zaczęło robić. Ale teraz tak se myślę, nie pomyślałem o jednej rzeczy, że można było pocisnąć, w sumie jakbym nawet zgubił biegi, to z górki na pazurki i zjechać na ten Bukowiec Gruczno. Ale nie pomyślałem, bo ja jestem jaki jestem. I tam, gdzie jest ten znak Gruczno-Bukowiec, według Google Maps, tam gdzieś za tą górą jest Gruczno. I w Grucznie jest nawet jakaś tam ludzkość. Tam sklep nawet jest prawdopodobnie. I myślę, jak tam się dostać. Chyba najprościej będzie pójść tu jakoś. Gdzieś tu. Tu gdzieś. Tam. Wdrapać się, tam jest droga. I ta droga tam gdzieś prowadzi na dół. I tak dalej, i tak dalej. To brzmi jak plan. Ahoj, przygodo. I ob twoju macie. Samo zapłonu, żebyś dostał, ty. Niczym Bear Grylls pokonałem ten wąwóz. Teraz myślę, jak wejść tam, ale coś tu czuję, że tędy nie ryzykuję. Idziemy tędy. Na pewno nas tam czeka lepsza przyszłość, czystsze buty. W ogóle... Ja pierdziel. Nigdy więcej nie kupię sobie autobusu Volvo. Mystelowa lowa. Panowie chodzą i dokręcają śruby. To jest zajęcie. Współczuję tak przy 100 stopniach. Opa, ma sprawny autobus. A to Van Hool. Van Hool i sprawny? Cóż, pan ma gabaryt sprawny. Proszę pana, co pan wiezie? Domek modułowy. Z klimatyzacją. Dobra, idziemy dalej. Szkoda baterii na oglądanie, co jedzie obwodnicą ekspresową drogą. Boże! Jakbym wiedział, to bym buty trekkingowe ubrał. No nie przewidziałem, no nie przewidziałem. I tak to z wami jest. Na was liczyć nie można. Zamiast mi powiedzieć te typowy... Zabierz buty trekkingowe, jak jedziesz Volvo. To nie, no to można było to przewidzieć. Ale nie. Ale nie. Kurde, czy ja tam gdzieś wyjdę? Nie no, tak coś czuję, że dobrze, że tędy idę. Naprawdę super, że jest twardo. Nie topię w błocie się. Nie wiem, aczkolwiek nie podoba mi się zostawienie tam autobusu. Znaczy, w sumie jakby zjechał, śmiesznie by było. No mogłem tu się stoczyć jeszcze, póki miałem prąd. Mogłem tu się stoczyć z górki. Bo jakby mi skrzynia już biegi zgubiła, to jeszcze bym się toczył z górki ładnie. A koncepcje są dwie. I jeszcze nie wiemy, która szybciej wypali. Przyjedzie pomoc drogowa z kolejnymi paskami z Trójmiasta, to jest opcja pierwsza i to jest opcja, którą wolę mniej, bo jest bardziej czasochłonna, bo to jakieś bite 4 godziny, no to jak na plaży. A opcja druga, z Bydgoszczy, do której nam zostało jakieś 40 km, przyjedzie mechanik, ale nie wiadomo, o której to będzie. I metodą zwalania jeden na drugiego i spychologii może być tak, że ten serwis z Trójmiasta przyjedzie tu szybciej i teraz serwis przywiezie paski. Tak, serwis przywiezie paski. Czyli my tego nie naprawimy, po prostu założymy pasek i będziemy jechać tak długo, aż nam paska wystarczy. Zobaczcie, autobus nie jedzie tak długo jak ma ropę, nie jedzie tak długo jak ma
ciśnienie powietrza, tylko jedzie tak długo, jak mu paska wystarczy. To jest technologia szwedzka. I przez taką przygodę znowu będę miał robienia materiału. Myślę, czy tu wejść, ale tu jest, tak widzę, też szkoda butów. Ale idziemy. To mnie coś czuję doprowadzi do węzła. Dobra. Idziemy dalej. Wojskowy. I co ja mam tu zrobić teraz? Bo z daleka to wygląda jak bagno. I ja mam tędy przefrunąć? Przejść? Co? No bez jaj. Ale bym tu koparką jeździł. Jeszcze niech zacznie padać, to już w ogóle będzie ekstra. Cholera, no mam nadzieję, że to nie jest mokre, nie? Ale chyba jest. Co ja się pakowałem? Pojedź Volvo, będzie fajnie, zobaczysz. Mówię, że fajne Volvo, jak Ikea, jak szwedzkie sklepy z meblami. Dobra. O, nie. Huh. To może ten. Prawie jak na plaży. Może jak nagle się zapadnę, albo jakaś ręka tu wyjdzie spod ziemi. Dobra. Widzicie? Bear Grylls. Normalnie, nie? Ktoś taką ładną paletę wyrzucił. Na budowie jeszcze w życiu nie pracowałem, więc teraz wiem, jak by to było. Da się tam jakoś dojść? Że jak dojdę do tej wiochy, to się okaże, że tam wcale nie ma cywilizacji. Ładna barierka, funkielnówka. Może by tak na stążki pójść? Czy lepiej na mało Ciechowo? Poledno, Poledno to jest plan. A tu jest droga, którą tam wyżej się idzie. I tamtą drogą chyba będziemy wracać. Sprawdźmy. Stary młyn z 1888 roku w Grucznie. Nie, no pewnie, że idziemy do Gruczna. Ja pierdziel. Taki ładny taki. Taki czysty taki ten znak jest. Nie, no wszystko spoko, tylko buty nie te. Tu jest jakiś skrót. Tu przeszedł, tam wyszedł, to tam mógłbym pójść. Ale lepiej bezpieczniej zejdźmy na dół. Schody. Ja pierdolę, gdzie ja jestem?
Proszę, tu chyba nawet chodnik będzie. To jest profesjonalna inwestycja. To nie jest byle co. Wizja lokalna placu budowy w Grucznie. Bardzo ładnie, tak. Dobrze, prawidłowo, prawidłowo. Okej. Kiedy ostatni raz w życiu byliście na środku ronda? Może tu jest chodnik? To jest porządna miejscowość. To nie jest byle co. Więc mamy zwiedzone nowe. Możemy już bardzo dużo powiedzieć o mieszkańcach, o pięknie tamtego miasta. A teraz przyszła pora na Gruczno. A Gruczno to chyba nazwę zmieniło niedawno, bo widać, że jest świeżo naklejone. Telefon. Halo. Gruczno to piękna mała wieś w województwie kujawsko-pomorskim, tętniąca życiem i na każdym kroku oferująca przyjezdnym atrakcje i relaks. Sami zobaczcie. Proszę, takich chodników i takich ładnych kolorowych barierek nawet w Warszawie nie uraczycie. Zapytajmy mieszkańców, jakim się mieszka tutaj. No cudownie tu jest. No naprawdę, powiem wam, nigdy nie byłem w Grucznie, ale jeżeli miałbym gdzieś się przeprowadzić z Gdańska, to Gruczno bym rozważał. Zobaczcie, skup palet nawet był kiedyś. Magazyn Gruczno GS świecie. No. Tu jest naprawdę imponująco. Wow! Jaka piękna stodoła. Sami zobaczcie. Tylko płakać, nie? Tylko płakać. Czy Gruczno nie jest piękne? Gruczno, the place to live. Ale to chyba nie wiem, czy live, że żyć, czy live opuścić. Więc Mokar to jest sklep spożywczo-wielobranżowy, który właśnie jest tu. No. Dzięki Google Maps. Człowiek! Gruczno. Towarzystwo Przyjaciół Dolnej Wisły opiekuje się tym pięknym starym młynem w miejscowości, której nazwy zapomniałem już. Ja chciałbym, gdzie chciałbym mieszkać? W Grucznie, a Gruczno. Stary młyn w Grucznie. To jest to, co Gruczno ma do zaoferowania turystom. 1888 rok. Proszę bardzo. 1888, to dość dawno temu. Festiwal smaku Gruczno. Może ja coś tu jeszcze zjem. I kamery nawet są. Proszę bardzo. I jaki tu jest piękny Ursus. Retro traktor. I piękny dom też. I pies. Koniec zwiedzania. Idziemy dalej w poszukiwaniu cywilizacji.
nawet ładne domy, proszę, uliczka, alejka. Co? Nadwiślański. Park. Coś tam, to zabytek przyrody. Wygląda jak stary dworzec. Ale to nie jest stary dworzec, bo to jest zapewne jakiś stary dwór. Ale dwór, dworzec blisko. Zobaczmy, czy gogle wiedzą, co to jest. To jest nic. To jest nic ciekawego. Ale na pewno jakaś ciekawa historia się tutaj kryje. Idźmy dalej. Gdzie nas oczy poniosą. Ogłoszenia. Cztery ogłoszenia. Co się dzieje w Grucznie. To jest też fajne. Zobaczcie. Nic, 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 nic. Gruczno. Jezu, tu nawet Telekomunikacja Polska jeszcze dociera. Myślałem, że tej firmy już nie ma. A w Grucznie jest. Ale taką działeczkę mieć? Typowo działeczkowo? Why not? To chyba centrum. Nie spodziewałem się. Tu stragany nawet. Opcjonalnie. Nie, no tutaj naprawdę. Ja już zaczynam żałować, że ja walizki nie zabrałem na te wszystkie fanty. Nawet mrugające przejście tu jest. Fiaciarnia. Proszę bardzo. Gdzie my jesteśmy? Grucznie. Tu stoisz. No i znajdź tu w ogóle trójkącik na tej mapie. Chyba zapomniał zrobić trójkącik, bo ja go nie widzę. Jak ktoś go widzi, to niech krzyczy. Tu stoisz. Chyba, że ja tu stoję i jeszcze tam muszę dojść. Jezus Maria. Sklep. Sklep? No. Pan idzie tutaj prosto. Pan kwiaciarnia po lewej coś? Gdzie? Nie, no tutaj zaraz. Tu, tu, prawej. Po prawej. No. Dobra, a tam w tamtą prosto, stronę nie ma. Tutaj nie ma już. Dobra, dziękuję. No proszę bardzo. Znajdę. Widać, że ja wsiun z miasta jakiś jestem. Jakaś koszula, spodnie na kąt. Pełne buty. Czapka, okulary, no kurwa, kurwa. Dzień dobry, do sklepu, to dobrze idę? Tak, prosto. Tak, prosto tam trafić. Studio fryzjerskie. Nie no, słuchajcie, jestem w szoku. Ja myślałem, że to Gruczno to jest tutaj. Jaki ładny dom. Tam chyba jest sklep? Sprawdźmy. Dzień dobry. Pieczywa jakieś dostaną u pani? Mam tylko wycione z. Znaczy wycione wiecznie do tego lokala i do pieczarnia. Czyli sztuk trzy. Czego? A wszystkiego ma pani po jednym, czy. No, no niech będzie rogal plecione. Jakie pani ma plecione? Pięć. Ja, mleczne. A mleczne? No to dobra, to niech będzie rogal i takie dwie plecione. Jak szaleć, to szaleć. Thank you.
kiełbasę typu do ręki. Panie, polska pieczona, surowa, franciszka. Polska pieczona, może być. Jakie one duże? Takie duże. Wie pani co, to może tak, jedną tą polską pieczoną i co tam pani jeszcze mówiła? Francuską, bo polską. Wiankową, nie, wiankową mi pani da. Coś tam dalej, jak się idzie w ogóle, jest jeszcze w Grusznie, czy tam już dalej jest koniec świata? No? Jakiś rynek, coś gdzieś? Nie. Nie ma. Okej. To wiankową ma być? Tą wiankową poproszę. Jakieś jogurty pitne? Truskawkowy duży? Może być, ten z Bakomy, tak? Poproszę. I od razu tego jednego Miller Milsia. Może być pistacjowy? Jest orzek z czekoladą. A, to jest orzek. To orzek z czekoladą może być. Wszystko, dziękuję. Kartą można? 27,40. A da mi pani jakąś taką siatkę jeszcze zbiorczą? Dziękuję. Komunikacja miejska gminy Gruszno. To jest kapena? To co teraz, Stążki, Dworzysko, czy może na Głogówko? Dzień dobry. Dobry. Ja się cieszę, że pana widzę. Gdzie pan jedzie i za ile? Ja jadę na świeczkę, proszę pana, za 5 zł. To inaczej, ja wejdę panu w słowo. Tak. Historia jest taka, że na piątce, S5, autobus mi się popsuł i tu przyszedłem z buta, bo tam się nie da nic robić. No. Pan gdzieś tam jedzie pod tą S5? Nie, ja jadę tutaj, do Przychowa. Ale do tamtych rąd pan dojeżdża przy piątce, czy nie? Nie, czyli pan tu gdzieś odbija od razu. No, bo to oczywiście jadę. Dobra, a widowiskowo, krajobrazowo. No. Dobra, szerokiej drogi życzę. Kurde, też myślałem, że się autobusem za piątaka do Świecia przejadę. Lew znaleziony, dziękuję. Co jeszcze ciekawego w Grusznie można zobaczyć? Byłem. Koniec zwiedzania. To już któryś przystanek w Grucznie. To nie są żarty. Tylko stąd żaden autobus nie jeździ. Abym się przewiózł. Dawno nie jeździłem. Tam pan suszy drogę, tam pan maluje pasy. A tam stoi autobus, tam na horyzoncie daleko. Już blisko w zasadzie, to blisko jest. Padam na ryj, gorąco.
Grunt to się nie zapaść. Aha. Jak to tu przeskoczyć? Opa. Jak na plaży. Tylko na wydmach, a na wydmy jest zakaz wchodzenia. Moi drodzy, korzystając z okazji, omówmy sobie tą wspaniałą deskę rozdzielczą tego fantastycznego Volvo. Bo wielu was zachodzi pewnie w głowę, co to do czego służy. Kierownica, jaka jest, każdy widzi, klakson wolwiasty, jak w osobówce, na samej kierownicy. Tu mamy tempomat. Volvo ma tempomat. Ustawiamy prędkość, przywracamy, resetujemy, skręcamy. Światła długie, kierunkowskazy, wiadomo jakie są, każdy wie. Manetka wycieraczek. Same zegary. O! Jeszcze jest prąd! Prędkościomierz, obrotomierz. Wskaźnik poziomu paliwa, wskaźnik temperatury cieczy, wskaźnik zapasu powietrza w zbiornikach i jeszcze z prawej strony ciśnienie w układzie hamulcowym i temperatura skrzyni biegów, chociaż niektórzy mogli powiedzieć, że temperatura głośnika. Co więcej nas tu czeka? Tu mamy zespół kontrolek, które się świecą na różne możliwe kolory. Tu mamy przycisk od nie wiadomo czego, tu mamy przycisk od nie wiadomo czego. Tu mamy przycisk z piktogramem od nie wiadomo czego. Tu jest kontrolka świateł awaryjnych. Tu mamy hebel, wyłącznik prądu, tu mamy światła przeciwmgielne tylne. Tu natomiast jest wspomniany przełącznik świateł awaryjnych. Grzybek hamulca przystankowego, wcisnąć aby zluzować, dźwignię hamulca ręcznego, potencjometr świateł, światła pozycyjne, światła mijania. Nie mam pojęcia, co to za kontrolka, od ssania czy od czego. Po lewej stronie podgrzewanie lusterek, oświetlenie, nie wiem jakie, nie wiem co i... Zasadniczo wiem, że to jest połówka drzwi kierowcy. To są drzwi pierwsze, drugie, trzecie, czwarte i zbiorczo. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte bez połówki kierowcy. Raz jeszcze, połówka kierowcy. Wszystkie drzwi, pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Pierwsze, drugie, trzecie, czwarte. Jezu, tu się wciska, nie wiem dlaczego to jest. Grzejnik, grzejnik jak w domu. Jeden z wielu. Co jeszcze? Tu mamy dwa małe potencjometry od nie wiem czego. Tu mamy potencjometry od ogrzewania w części kierowcy. Ciepło, zimno, kierunek przód, kierunek szyby. Tu mamy dodatkowe przełączniki. Od nie wiadomo czego. Chyba od wentylatora. Od nie wiadomo czego. Tu mamy kontrolkę check engine i błąd ADC i przycisk check engine. Można włączyć sobie kontrolkę check engine na przykład, nie wiem. Kontrolka z hamulcem od nie wiadomo czego. Obstawiam, że niby trzy poziomy, a tu jest jeden przycisk. Jakaś regulacja temperatury i nie wiadomo co. Potencjometr od nie wiadomo czego. Sterownik Pixel. Selektor zmiany biegów. Koniec omawiania deski rozdzielczej Volvo. Nic tu więcej nie ma.
Ani na górze, ani na dole. A przepraszam, na górze jest jeszcze Święty Krzysztof. Narzędzia awaryjne. No, tu ich na pewno nie ma. Ten wspomniany wcześniej ciekawy system zamykania, jego też wam tutaj mogę pokazać. Kabina kierowcy półotwarta tego typu. I ta dodatkowa balustradka tutaj też jest otwierana. Można ją sobie otworzyć. Tak wygląda kabina kierowcy. Myślałem, że to pogod przyjeżdża. No, ważne skubanie na takim bzyczku. Z drugiej strony to nie jest ekspresówka, tylko droga wojewódzka numer 5. W sumie why not? O, pan się zatrzymał przy znaku i kmini. Czy Gruczno jest warte odwiedzenia? Może pojadę do Gruczna, namyślił się tak. Sprawdzę, czy w Grucznie chciałbym mieszkać. I popełni ten sam błąd, co ja. Co jeszcze możemy sobie w Volvo omówić? Zmęczony jestem. Ale się nie ma co dziwić. 6. 12 godzin temu wyjechałem z Żukowa. Dalej nie dojechałem do Bydgoszczy. Podróż Żukowo-Bydgoszcz w 12 godzin. Tak wygląda zmęczenie. Tak wygląda Volvo, a jeszcze tu jest wyłącznik awaryjny, być może przystankowego. Ale być może. Koniec filmu. Pan jeszcze tam kmini z tym Grucznem, zobaczcie. Jeszcze tam stoi. I sam myśli, kurde, a może jednak? Może? Może mam jeszcze godzinę ekstra, żeby odwiedzić Gruczno. Strasznie się ucieszyłem, jak usłyszałem, że mogę zaprowadzić Volvo do Bydgoszczy. Krajowa numer 5. Pogotowie techniczne z Żukowa dojechało szybciej w okolice Warlubia niż pogotowie techniczne z Bydgoszczy, będąc 30 km od Bydgoszczy. Jak chcielibyście wiedzieć, jak wygląda zmęczony kierowca? Za 15:08. Serwis przyjechał. Nowy pasek założony.
2000 years later. A new place, a new home, for a while, let me feel alive. Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride. A new man passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. I found my way. I was in the dark against it all, but made it through the day. Cause I found my way. In bad times, I know I'll be okay. Cause I found my way. Leszek nie leciał tankować. Ale Lechu wie. A co, a tam nie ma połączenia tego placu?
No jest właśnie, ale wiesz co, ja tak spanikowałem, ale da radę, bo tu długi wjeżdżałem tankować wieczorem. No, tak siak. Nie, no to tam się pojedzie i się cofnie i tyle. Tak. I zaraz pilot podejdzie, tam mi się wydaje, że tego Iris Plusa trzeba przestawić i wszystko. Ale widzisz, przyjechał porządny mechanik. I tak prawie. Się ciągnie za mną. A czemu zła? No i to zaraz zła. Ale tu jest różnorodność sprzętu. No teraz to jest kolorowe. Szkoda, że tak nie można jeszcze. A dzisiaj to ja chcę tym. A jutro tym. To za którego? Za tego Ikarusa będziemy cofać. A za nim jeszcze tam jest zanim, miejsca. No, no, no i tak, dobrze. Bo tam stoi szkielet Jelcza, nie? Dobrze. To tak będziemy musieli się tutaj jakoś... Tutaj... Nie? Dobrze. Przytulić. Kto to ustawia te autobusy tutaj? Ja. A ty jesteś pilotem? No. Jedyny kierowca w Bydgoszczy, który potrafi cofać? Bo to chyba często tak jest, że kierowcy to nie chuchu, co? No, to słabo, słabo. No. Ile tam jeszcze jest miejsca? A jest dobra. Ja go tu widzę, sobie okno otworzę. Kurwa, krzywo, brzydko. A wyprostujemy? Chyba nie, bo nie. Tu tylko nawracamy przecież. Co? Wy tu tylko nawracacie. No nawracamy, ale tutaj będzie jeszcze jeden wstawiony. No to na maksa jest cofnięta, a wyprostowanie za dużo nie da. Nawet gorzej. No tu będę a bliżej, czemu? Nie? Tylko tu będziesz bliżej, ale jak chcesz, to możesz prostować. I wtedy ja ci tak samo powiem. I bez różnicy, ilu pilota się wydaje. Wyprostujmy.
problemy. Pach, pach. A nie ten gościu. Gasić go, czy go zostawiamy na noc w razie czego, żeby jutro odpalił? Nie, zgadź, tam najpierw nie odpalą. Nie, Kalisz jutro niby nie i dlatego mówiliśmy go zostawić. Zostawił tak, ale ten tutaj wyjedzie sobie, więc... Na razie co wolno mu jeździć, więc my sobie... Nie, jutro nie jeździ, bo ja jutro jeżdżę manem. Tym 312 z Gdyni. 4, 2, coś tam. I jak ja wrócę z 12, to on bierze go na wieczór. Gdzieś na coś, nie wiem, to bez tankowania w ogóle mogę wrzucać na placu i co przyjadę, od razu go zabieram na jakąś linię, a nie na... Ja mam cię pony zabrać do hotelu, tylko muszę ten akumulator jeszcze wyrzucić z bagażnika. Do hotelu masz mnie zabrać? Tak. Dobra. Który nie jest daleko stąd jeszcze. Dobra. Powiedz mi, jako tak? pracownik tutaj będący, czy tutaj hulajnogi jakieś na minuty w Bydgoszczy macie? Jak to wygląda? Mamy, tylko że tu nie ma obrębu. A tu nie ma obrębu, to było drugie pytanie. Nie ma. nie ma, bo chłopaki nie chcą, że jeżdżą, dojeżdżają. Tam gdzieś mamy, kończy się obręb na Nowotoruńskiej, u nas na ulicy jest Dobra, ale właśnie, bo tam jest paczkomat, patrzyłem coś i tam. I się tam kończy właśnie zasięg. Powiedzmy tam, no jak to, dwa. A jak wyjeżdżamy z bazy, to tą samą drogą wyjeżdżamy zawsze. Tak, innej tu w lewo się nie wyjedzie. Nie. No, chyba, że jechałeś kiedyś off-roadem. Ale nie polecam. No i karusem? To jak terenówka. Jakby to, to tędy nie jedź na skróty, bo nie przejedziesz. Dobra, przejadę, ale tylko jeden. A, był taki? Był. Dzień dobry. Bazo i Rexa. Może tu jest zakaz filmowania? To lepiej schowam kamerę, co by nikt nie widział. Konektunio! Przegubowe, prawie jak na 187. Ale jednak przegubowe. Jeden guziczek więcej, taki, drugi guziczek więcej, taki, siak inny. Cwitaśnie. Solbusem też nie jeździłem. Wow, normalnie mam mokro w spodniach, nie?